To jest też taki unstoppable, czy ten? Nie, to się zaraz kończy. Nie, Ale kończy. piątka zrobiona. No to fakt. Lecimy do zawali, dawaj. Tak przy okazji, czułem ludziska, tu Sarlen, ze mną Roliber w końcu. Kłótnia mu zajęła, ale pobrał. No, no sprawie, no nie, dobra, pół dnia będzie, no. Dobra, chyba ten. Czekaj, bo mnie wysłało na górę, nie wiem czemu. Trump! O, tak, przeskoczył. Idziemy po artefakt? Tak, oto z Rysa. Tylko jak to się robi? Interakcja. Okej. Merkury, Mars, Io i Tytan, już ich nie ma. Mając tego świadomość, chciałem przekazać ci dar, który umożliwi ci spojrzenie z szerszej perspektywy. Artefakt od dawna przechowywany przez moich wyznawców. Stworzył go Rui. To kieł Zivu Arad, siostry króla pochwyconych Oryxa. Wędrowiec być może się zmienił. Ale dopóki nie zacznie działać, poznanie ciemności może być naszą jedyną szansą na jej pokonanie. Być może ten artefakt da nam prawdziwą nadzieję zamiast pustych obietnic. Chciałem trochę odpocząć od ziemi. Koniec. Mhm. Tak, jaki więc artefakt. Jakie perki mamy teraz do wyboru, czy będziemy mieli? Wiesz co? To samo co zawsze. Tylko widzę, że są zmienione te bronie. Na innych... A nie, czekaj, PM-y masz. Karabin, rewolwer, pulsacyjny, zwiadowczy i maszynówka. Znaczy powiem ci tak, wydaje mi się, że tak, jak najważniejsze jest, żeby posiadać samo przeszycie, bo z całą resztą, bez reszty możesz żyć, ale jak nie masz przeszycia, no to jesteś udupiony. Rudat. To dwa. No, myślę, że wezmę na pulsacyjny. Chociaż... Pulsacyjny i maszynówka. No, znaczy... No normalnie wziąłbym od razu na PM, ale że teraz jest sezon na pulsacyjne, no to nie wiem. Na pulsacyjne jest? No nie. A jest? Tak mi się wydawało przynajmniej. Ten egzotyk tam widziałem, że pulsacyjny chyba wchodzi, nie? Tak, jak skończysz kampanię. Aaa. Już bym go miał, gdyby nie to. Trust me. Okej. Okay. To może jednak pójdę w PM. Ja wziąłem od PM-ów na razie. Tak będzie najprościej. I na chwilę obecną nie wiem, co jeszcze można wziąć. Ty, czy mi się zmieniły kolorki? Czy mi się wydaje? Aczkolwiek jest mnóstwo PM-ów. Mam taki jeden dobry PM, pustelnik. Ja aktualnie mam ryzykanta. Z tym, że teraz uważaj, bo te modyfikacje są do... Nie mam migotu. Pancerza, nie do broni. Zmienili to teraz. Faktycznie, co aha, jest? Tak, zmienili to. Potrzebuję migotu. Stary, daj migot. Wiesz co, tak jest 82 kafle jeszcze mamy, spokojnie. Ja mam dwa kafle, daj migot. Panie, sypnij migotem. Ale... Ty, to możemy... Ej, a co nowe te? Migot. Aha, dobra, teraz zauważyłem, że mi resetowało te perki na ty. Tak, tak. Na armorze. Tak, i na broniach też nie masz tych sezonówek. No je. Co nie? Ustawię to znowu wszystko, kurczę. Tak, zrobisz to w locie, dobra? Europa? Tak, wiadomo, tak. Lecimy. Lecimy na Europę, tutaj. Muszę się nauczyć teraz, gdzie co jest od nowa. Nie wiem, ja kompletnie teraz tej mapy nie znam. Ja to właśnie też. Wieża na środku, okej, okay, ale Tygil Gambit, wszystko jest wyżej. Do góry zawsze było na dole. Tak, ziemia była na środku, okej, okay, w miarę dobrze. Teraz się podzielam na dwie rzeczy. Ale a czekaj, na IMS widzę, możemy dalej polecieć, tak? IMS tak. Jeszcze jest Kosmotron, on też jest wolny. Aha. Tam jeszcze nas nie było. Będziemy. No, na stepach chyba już byliśmy. No tam na początku tak, no tam ten ryzykant. No. Ryzykant? Tak. Tam nas przerzuciło. Plus, nie wiem jak ty, ja mam ochotę zrobić to nowe światło.
Nie no, wiadomo. Zobacz, jak to wygląda z tej perspektywy teraz. To na pewno. Tam ponoć właśnie spotykam jakiegoś strażnika i ma nam pomóc. Więc brzmi spoko. Mhm. Mnie na Europie mam... O, to było szybkie. Na Europie mam wrażenie, że... Gdzie jesteś w Varix? Tutaj. Że co? Nasze umiejętności się odnawiają wolniej jakby. A właśnie widziałem, jak podczas już walki. Robiliśmy ten początek, to widziałem i odczułem, że o wiele wolniej mi się odskok wydawał. Tak. Też miałem takie wrażenie po walce wręcz, takie... O chuj chodzi. Coś się nie działa. Dobra, co masz dla nas, gościu? Nie ufasz Varixowi, tak? Ale swoją nieufność i obwinianie innych zachowaj na później. Ta Eliksni, która mnie zaatakowała, to Eranis, złodziejka statków. Nowa Kelkellów, unifikatorka domów. I chce stworzyć armię Eliksni, wzmocnionych przez ciemność. On przestaje to robić. Jeśli nikt jej nie powstrzyma, zniszczy nas wszystkich. Ruszaj! Varix pomoże odnaleźć ci drogę. Już? Jak on przestaje tak ciamać, mi to wkurza już. Tak, mnie to też irytuje. Wiesz co, ja mam mały problem, bo chciałbym wziąć kampanię poza światłem, ale nie kupiłem jeszcze dodatku. Nie? Nie. 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 Aha. Nie wiedziałem. Myślałem, że wziąłeś w tym czasie. Poczekaj, wejdę do sklepu. Która mnie Five minutes later. Nie, wszystko było przygotowane. Unifikatorka domów. Dawe zadanie. Armię Eliksni. Wzmocnionych przez to, co są. Aha, mogę ukończyć kampanii. Jeśli nikt jej nie powstrzyma, zniszczy nas wszystkich. Ruszaj. Czy ty też widzisz ten... Tobie też dodało teraz ten punkt docelowy? Który? Aha, czyli nie, okej. Okay. Który punkt? Docelowy. Dobra, na nie ważne. Na chwilę obecną używam, nie wiesz co? Odpowiedzi. Tak, właśnie wszystko zrobiłem, żeby teraz... zrobiłem wszystko, żeby to się wyłączyć. Dostępna nowa misja, jest. Lecę go. Ładna flaga. Ładna, ładna. Ty, to jest ten, jak patrzyliśmy na kolekcję ten, łowcy. Na plecaku ty miałeś. No, faktycznie. Faktycznie. Ciekawe, co się będzie działo ciekawego. Odbierz swoje nagrody. U kryptarchy. Oj! Czyżbym o czymś zapomniał? Najwyraźniej. Coś tam miał ten kryptarcha. Rahul. Byle się nie byle nie walnąć literówki. Ej, jest całe kraszczytywanie, żeby przedłużyć nas 15 metrów. Moc, której Eranis użyła, żeby cię schwytać. Czy tak. To była... Ciemność ta. Nazywamy ją Stazą. To moc będąca przeciwieństwem waszego światła, którą czerpiemy z piramidy. Stanie ciągłoć. Eranis zbłądziła. Europa miała być schronieniem dla Eliksni, ale Staza ją zwiodła. To przez nią obsesja Eranis stała się dla niej okazją. Stara się jak najszybciej dać Eliksni moc daru ciemności. Jeśli wow, mocny. 1095 zacna moc? Armię zdolną na zawsze zgasić światło. Stop. Masakra. I know. Znaczy ogólnie zaczynam trochę żałować jednej rzeczy. No, w jakiej? Kwestii...
To mi się kojarzy z Ogrodem Zbawienia. Ale czekaj, jest jakieś wydarzenie publiczne? Nie. Chyba tak, nie wiem. Nie, w to nie. Dobra, no i lećmy do celu. Ponieważ widziałem, że w przepustce sezonowej masz te pryzmaty właśnie. Te pryzmaty są potrzebne do tego, żebyś mógł sobie maksować armor. Pryzmaty? Te żółte? Tak, te żółte. Tylko, że te pryzmaty tak czy siak masz dopiero od poziomu 50... Dobra, no 60 są. Auć. Ale są, nie? A jednak te pryzmaty zdobyć, no... Jeden pryzmat ci kosztuje 10 zwykłych rdzeni, a potrzebujesz 10 pryzmatów, żeby móc zrobić to... ...kolonii Clovis Bray na Europie. Została stworzona jako dom dla tych, którzy mieli zbudować Exo i stać się nimi. Aż pojawiliśmy się. A potrzebujesz 10 tych... A na tę piłeczkę, to mówią? Tak. Okazało się bardzo niebezpieczne. W takim razie musimy jej to odebrać. Nie wiem, czy zauważyłeś, teraz nie masz kul światła. Faktycznie. Się wyzwanili. Dobra, tu jest... Znaczy, on się teraz tłumaczy z tego, że nie miał złego zamiaru z Cade'em i że sobie to wypomina. Tak? No, nie słyszałeś tego dialogu teraz? Mi gadał o Stazie. Jaramis. To nie, to on mnie powiedział, że... Nie miał nic wspólnego z zabójcą Cade'a i że wypomina sobie to każdego dnia, ale jednak zrobił to tak czy siak. Tak. Może nie miał takiego zamiaru, ale wszystko się stało. River Main Hunter, więc to go zabolało. Tak. Bardzo. To jest normalnie tak... No bolesne, no. I know, aczkolwiek jakby coś stało się z Ikorą, to chyba bym aż tak nie rozpaczał. Wiesz co, jakby Ikora albo Zavala, to ty też by mnie rozpaczał, ale wiesz co, jednak... Jak cię mogę. Jednak Cade'a... Ale Cade to zbyt humoryczna postać. Ta kopuła. Au. Czy to tam żyjecie? Co moc, co to? Ale też pomnik z klany Eramis wobec Varyxa. Przestań to robić. Kulka sobie leci w dół. Umarła. Oni też. Wspaniale. Tam jest ich więcej. I powiem szczerze, że trochę mi tak spadł. Ja zresztą, żeby chyba trochę też, ale jakoś tak... Znacząco. No ty już do przodu byłeś beze mnie. Nie wiem czy do przodu, ale wlatam sobie do środka. To nie. I włączę mi to ogrzewanie. A czekaj, tutaj można coś dalej przejść? Nie wiem. Co to jest? To coś leży. Właśnie, co to? Zablokowane. Okej. Okay. Może zabijemy wszystkich. A czekaj, może to będzie skrytka tego, może to jest opuszczony, utracony sektor po prostu. Nie zdziwiłbym się, nie był mnie nigdy na Europie. Nie też. Kabum. Może trzymajmy się main questa, póki co. Good point. Zresztą jakoś tak strzelaj do mnie, to tu wlazłem. No, rozumiem. I jak z tą skrzynką? No musiałbyś pójść do końca, no przecież. No. Ale ona nie jest... No dobra, spadam stąd. Nie, ta skrzynka mi się nie podoba. Mam wrażenie, że trzeba mieć moc ciemności do tego. Więc to musimy pójść do góry jakoś. A nie, my tam musimy wejść. A jednak... jednak mój zmysł... Czasem się przydaje. Tak. Wszystkim na czasem. Ale to w takim razie po co była tam ta skrzynka? Właśnie mam wrażenie, że... Miny. Co mi tu? Że coś minęliśmy? Nie. Że to jest kwestia stazy.
Możliwe. Jest ten guzik, to chciałem zrobić. Beste. Znowu ją czuję. Tę energię, którą czułem wcześniej. To musiała być Eramis korzystająca ze stazy. Jestem. Wybuchowi. Oj! Strażnik poległ. Mogłeś poczekać na mnie. Teorie? Zanim ich wysadzać zlepszy mnie. Przy tobie, po prostu zacząłem strzelać ze strzelby. Nie brałeś pod uwagę tego, że jestem tuż przy nich, tak? Nie. Wspaniale. Krok ciemności, który pozostawiła za sobą Eramis, prowadzi przez te drzwi, ale są zamknięte. Za pomocą stazy, tak! Nie uda się wam przez nie przedostać. No to znajdziemy drogę na oko. Co to mam jeszcze? I faktycznie, staza. Jesteście tu wszyscy z tego samego powodu. To? Ja. Serwer? Nie. Dobra. Łańcuchy krępowały nas przez całe wieki. Byliśmy sługami tak zwanej wielkiej maszyny. Tworzyliśmy bożki na jej podobieństwo. Staliśmy się pionkami naszych własnych wytworów. Już! Dość! Dzisiaj nastał dzień zerwania łańcuchu. Ta moc to dar. Dar, którym kiedyś podzielę się z wami wszystkimi. Filax! Jeden po drugim powstaniemy na nowo! Przyszłość! Nasi wrogowie nie sprostają tej mocy. Wielka maszyna pozna nareszcie nasz puls! Wygląda na to, że przybyli nasi wrogowie. Chcą nas poddać próbie. Nie pozwólmy im czekać. Skąd wie? Kto się pokazał? Ktoś nas zobaczył, szturchnął i takie... Tam są. Jeszcze palcem pokazali, niekulturalnie. Czuję to. Jest zbyt potężne. Eramis zaczęła obdarowywać stazą swoją armię. Musicie stamtąd uciekać natychmiast. Uciekać? Nie zatrzymuj się. O chuj. Oj, co to? Pieszamy. Czy nie wiem, którędy, ale jak już musimy stąd uciec. No właśnie, nie wiem, tędy. Przez chwilę się nie dało. Upadli naprawdę władają ciemnością. To bardzo niedobrze. Tam jest statek, po lewej. Po lewej? Po tej lewej, aha. Po tej lewej. Tatap. Tam, jest. Przez szczelinę, naprzód. Okej. Nice. Ej, ja też mogę mieć kryształy? Ja też chcę. Jakie kryształy? No ty nowym tom. A też chcę, też. No nawet to. Ja chcę lodową dzidę. Mam ognisty miecz, ale chcę lodową dzidę. Chcę przejść to tą klasę na Huntera. No, ja na czerwonym. Tą emotkę też muszę, kurde, jakoś wyczasnąć, naprawdę. To jest genialna. No, wiesz jak.
Wiesz, jak możesz to zrobić, tylko potrzebujesz skanerka. Wiesz co, poczekam może, aż Ever mi zaproponuje kiedyś za światełko. Zapyłek. Zapyłek, przepraszam, nie światełko. Dobra, idziemy dalej. Znajdziemy, że kiedyś to zrobi. We will see. Varix się. Varix wierzył, że Eranis pragnie zapewnić Eliksni nowe życie. Ale mroczne siły zatruły jej umysł. Więc uciekłem od niej. Uznała to za zdradę. Inni także uciekli. Tacy jak ja, którzy wciąż oddają cześć wielkiej maszynie, ukrywają się. Nie zostawię ich samych. Jeśli im nie pomożemy, staną się ofiarami jej wojny. Ale być może uda się przenieść ich w bezpieczne miejsce. Cieszę. Ale to jest irytuje, masakra. O, strasznie to jest. Broń, 1081. Ile? 1081. Okej. Okay. U ciebie? Zaraz zobaczysz. He? Zaraz zobaczysz. No nie może, masz więcej. Aha. Nie wiem jak, ale mnóstwo więcej. Czemu wy dostajecie wszyscy ten mocniejszy sprzęt zawsze do mnie? To jest nie fair. Nie wiem czemu. Już ci pokazuję ile. Już możesz zerknąć. Dobra, wiecie co, to jest bez sensu, naprawdę. Człowiek się męczy tak samo. Dostaje słabszy sprzęt. Gdzie sprawiedliwość? Narasta we mnie strach. A, weźmy sobie to. Czekaj, coś w artefakcie miałem nowego. To się gdzie daje? Rękawic. No właśnie, by znowu ten punkcik do rozdania. Dlaczego wszystko jest to rękawic na razie? Dobra, już. Aha. To inne. Korpus. No, takie są te perki, tak szczerze, na drugim poziomie. Znaczy w tym drugim słupku. No niestety. Mam coś niebieskiego do rozłożenia? Tak. Kij, przeżyjemy. Co, mi go tu brakuje? Nie. Damn it! Dobra. Nic mi nie brakuje. W ogóle nie, czy zauważyłeś? Znaczy ja na przykład dopiero teraz zauważyłem. Ale cały sprzęt jest podniesiony do 10.50. Oddałbym jeśli było niżej, tak. Za dojrzałą figę Jawirsi. No cóż. Odpalaj lepiej misję. To następnym razem. O, no dobra, skoro tak. Trzymajcie się bliska. Na razie. Cześć.